Nowy rok to czas podsumowań, życzeń i karnawałowej zabawy. Tak właśnie było podczas noworocznego koncertu w Gołańczy, na który władze gminy zaprosiły wszystkich mieszkańców. Powitał ich burmistrz Mieczysław Durski, który krótko podsumował minione 12 miesięcy. To był rok tutaj nacechowany dużymi inwestycjami, typu rozpoczęcie modernizacji naszego zamku, wybudowanie ścieżki rowerowej, rozpoczęcie modernizacji naszego przedszkola i jego rozbudowa, tudzież hydrofornia i przygotowanie się również i realizacja dróg na terenie miasta i gminy Gołańcz, że ten rok ubiegły był bardzo, bardzo pracowity. Dobra praca nie pozostaje bez nagrody. Prezydent Rzeczypospolitej odznaczył Mieczysława Durskiego, Mirosława Frąckowiaka i Andrzeja Skotowskiego medalami stulecia odzyskania niepodległości. Ubiegły rok to ostatni rok, kiedy pan prezydent Andrzej Duda odznacza medalami stulecia odzyskania niepodległości. I takie trzy odznaczenia trafiają na ziemię gołaniecką. Ja się cieszę, jest to jakby oczywiście podsumowanie, ale jest to też taki moment, gdzie można te kilka osób wybrać, ale to jest jakby zasługa wszystkich mieszkańców, którzy pielęgnowali te całe tradycje odzyskania niepodległości w różnych formach. Jest to taka forma wdzięczności pana prezydenta za to, że właśnie tu na tej ziemi gołanieckiej również pielęgnuje się ten polski patriotyzm. Michał Gierczak i Józef Friske dostali honorowe odznaki zasłużony dla województwa wielkopolskiego. Na wyróżnienie w postaci herbu powiatu wągrowieckiego zasłużyli Maria Wleczyk, Sławomir Wochal i Przemysław Ciosek. Po odznaczeniach przyszedł czas na zabawę. Świąteczny nastrój widzów wprowadziła młodzież z zespołu Groszki. Dzisiaj widzowie mogli zobaczyć gołaniecką grupę dziecięcą o nazwie Groszki, która działa przy Gminnym Ośrodku Kultury. Przygotowałyśmy zimowe piosenki oraz kolędy. Są to piosenki grane na ukulele, a także śpiewane i tańczone przez dzieci. Dalsza część koncertu zabrała publiczność w wielki świat. Międzynarodowy był nie tylko repertuar, ale i wykonawcy. Najpiękniejsze arie operowe i operetkowe, ale również nie zabraknie hitów światowych, takich jak na przykład Sway z filmu Zatańcz ze mną i New York. Przyjechaliśmy z różnych części świata, można powiedzieć. Ja jestem akurat, mam gruzińskie pochodzenie, koledzy, jeśli chodzi o śpiewaka, ale też i tancerze, to są akurat nasze przyjaciele z Ukrainy i Basia Szelengiewicz, skrzypce z Poznania, z Polski. Quelle belle la cause.
usłyszeć i wystąpienie na skrzypcach akustycznych i elektrycznych. Skrzypce akustyczne był to medley Zbigniewa Wodeckiego oraz Memory Webera, z kolei skrzypce elektryczne to Eye of the Tiger i z Lord of the Dance Victory. Staram się to dopasować do miejsca, do wydarzenia. Wodecki myślę, że jest dość uniwersalny, jeśli chodzi o Wiktory, taki podniosły, więc jak rozpoczęcie nowego roku. To był udany koncert, tak jak udany był rok 2022 dla gminy Gołańcz. I oby 2023 był co najmniej tak samo dobry. Chciałbym tutaj wszystkim mieszkańcom miasta i gminy Gołańcz, naszym przyjaciołom złożyć życzenia zdrowia, pomyślności, żeby ten rok był dla nas szczególny, pomyślny, zdrowy. No i żeby nam się wszystko dobrze darzyło i te plany, które mamy w zanadrzu, żeby nam się zrealizowały. Życzę wszystkim szczęśliwego, zdrowego, pomyślnego nowego 2023 roku. Wszystkiego dobrego. Brawa i może chwila dla fotoreporterów. Już dzisiaj, kochani, nie mówimy żegnajcie, tylko do zobaczenia za rok.